Witam. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam moje wyposażenie ASG. I tak, noszę mundur Flektar niemiecki, taki najtańszy. Na nogach mam buty Zephyr Grom Z007 Black. Bardzo dobre, sprawdzają się. Wymieniłem jedynie szturowadła na Paracord, ale tak to do tej pory jedne z lepszych butów, jakie miałem. Bardzo wygodne, tanie. Jak na razie sprawdzają się w praktycznie każdych warunkach górskich, zimowych. Bardzo ciepłe, bardzo wygodne buty. Na kolanach dodatkowo noszę ochraniacze Miltek Delta Plus. Również w kolorze Flektarn. Bardzo fajne. Sprawdzają się przy różnych akcjach, w budynkach na przykład, żeby sobie nie rozwalić spodni. Jakimś gruzie czy czymś. Bardzo wygodne. Na to oczywiście idzie kamizelka, którą już widzieliście poprzednio. To nie będę za bardzo. Tak, mamy kamizelkę, w której oczywiście trzymam wyposażenie typu właśnie detrzmatę i magazynki, stalkery, radio do przenoszenia. Wszystko tutaj jest w tej kamizelce. Dodatkowo na rękach oczywiście rękawice od Helicona. Czarne, wygodne, żeby po prostu rąk sobie nie ubrudzić podczas strzelania i żeby wygodniej trzymać jakiś pistolet, karabin. Też przydatna rzecz. No i po przyłożeniu przy wszystkich budynkach i innych miejscach może sobie rąk nie zranić. Dodatkowo na szyi jest chusta od Milteka, również w kolorze Flektarn. Przydatna jest do maskowania się. Zawsze ją mam, można sobie pod hełmem ją nosić, zrobić sobie kominiarkę czy coś. Bardzo fajna chusta. Dobra, przejdźmy sobie, co mam teraz na głowie dalej. Czyli hełm typu Fast. Wszelkie jakieś naszywki, tak, czyli Polska. Tutaj akurat karta. Naszywka drużyny jakaś. Dodatkowo jest na kamerkę już wmontowany na stałe jakby cały system. Ochrona na uszy przydatna. Nie trzeba się stresować, że coś się dostanie w okolicach głowy, tylko jest pewien taki komfort. Dodatkowo z hełmem zintegrowany stalker. Ja po prostu nie muszę mieć wszystkiego na zewnątrz, nie muszę mieć wszystkiego na głowie, tylko mam jakby wszystko zintegrowane z hełmem, po prostu zdejmuję cały hełm i mam przy nim od razu wszczepiony stalker. Hełm również omawiałem w poprzednich odcinkach, to zapraszam do obejrzenia, kto chciałby dokładnie zagłębić temat. A najważniejszą rzeczą, czyli ochrona oczu, bez tego to praktycznie nie przychodzimy na ASG. Okulary z wymiennymi szybkami, mogę sobie zainstalować białe, żółte, ale ja najczęściej chodzę w czarnych, żeby po prostu słoneczny dzień światło nie raziło. Są fajne, mocne, mają dodatkowo całą masę tutaj wywietrzników, więc no słabiej parują, ale parują. Wiadomo, przy wysokich temperaturach, przy bieganiu to wszystko sparuje. I teraz pewnie to, co ciekawi wszystkich najbardziej, czyli wyposażenie, to co noś, tym z czym się strzelamy na ASG. Na początek boczniak w kaburze udowej. To jest akurat mój drugi, albo trzeci nawet boczniak, Colt C31 CO2. Colt od firmy Arma Armet na CO2. Również o nim jest odcinek na kanale. Jest to replika z blowbackiem, czyli po każdym strzale zamek się cofa. Akurat no, nie ma gazu, więc jak się na sucho strzela, to nie ma tego blowbacku, nie ma tego efektu. Magazynki. W kaburze znajduje się oczywiście drugi magazynek zapasowy. Boczniak do CQB 280, coś takiego FPS, więc do budynków, do CQB-ów jest boczniak i zawsze na kaburze. I teraz to, co pewnie ciekawi większość najbardziej, czyli replika główna. M16 od Cymy. Oczywiście
dostosowane, bo tak fabrycznie nie wygląda. Wymieniony ma tłok, gumkę hop-up, a tak to oczywiście dodałem od siebie lunetę, ochrona optyki, żeby jak mi kulka strzeli, to żeby no nie stracić lunety, tylko po prostu stracić wymienną szybkę. Dwójnóg, znaczy chwyt przedni z dwójnogiem, tak żeby w razie czego sobie postawić karabin i zrobić sobie takiego ala CKM-a czy coś w tym rodzaju. Jest fajny, może spełniać rolę parasnajperki, karabinu automatycznego, strzela na jakieś 80 metrów, więc bardzo dobra replika, kupiona od kolegi, więc używka, ale się sprawdza doskonale. No, bardzo dziękuję za możliwość zakupu. Do niej mam 3 magazynki, 1 mitka i 2 high-cupy. Najczęściej akurat ja chodzę z high-cupami, bo no po prostu lubię mieć dużo kulek przy sobie, zawsze mieć tą pewność, że po prostu nie zabraknie kulek w odpowiednim momencie, tylko po prostu idę i mam wszystko przy sobie. I to by było całe moje wyposażenie. Jak na razie dziękuję za uwagę, no i cześć.